Mam na imię Iga i jestem z pierwszej A. Nazywam się Maciek i jestem z klasy pierwszej T. Zuzia, jestem z klasy drugiej A. Mam na imię Bartek, jestem z klasy pierwszej A. Klaudia. Z której jesteś klasy? Z pierwszej M. Jestem Kasper Śliwiński z trzeciej A. Co ci się tutaj najbardziej podobało? Co zapamiętałaś? Mój pobyt w wozie. Podobało mi się to, jak tutaj pan opowiadał o wszystkim. Ogólnie bardzo mnie to zaciekawiło. Na tym spotkaniu najbardziej mi się podobało, że cała publiczność była bardzo aktywna w tych całych warsztatach. Najbardziej podobało mi się to, że pan wybierał osoby i jakby współpracowali z nim. Czy ci się podobało na spotkaniu? Bardzo. A co zapamiętałeś najlepiej? Jak Michał Kaczmarek na prezydenta startował. Witam, jak ma pani na imię? Dzień dobry, ale ja jestem bardzo zajęta. Kurczę, trochę się stresuję. Jeszcze raz. Nazywam się Bon, na nazwisko mam Szczur, chodzę do klasy trzeciej M. Dowiedzieliście się czegoś nowego, co was najbardziej zainteresowało? Wydaje mi się, że najbardziej podobała mi się wizyta w wozie technicznym. Niesamowity sprzęt i sama wiedza o tym, jak są tworzone te programy, moja bajka. Nazywam się Tomek, chodzę do klasy 3 M. Nazywam się Sandra, chodzę do trzeciej M. Ja jestem Kornelia i chodzę do pierwszej A. Marika też pierwsza A. Oliwier trzecia T. Warsztaty są na pewno ciekawe. Całe warsztaty mi się podobają i jakbym miał rzeczywiście coś wydzielić, to najlepszą częścią to jest chyba zabawa tymi sprzętami profesjonalnymi, nie zarazem kamerami, jak i samo przebywanie w busie. Bardzo edukacyjne doświadczenie i mam nadzieję, że będzie takie częściej. Podoba mi się to, że są interaktywne, że każdy może wziąć w nich udział, wyjść na scenę, zaprezentować się w jakiś sposób i na własnej skórze doświadczyć, jak wygląda praca w telewizji. Na pewno się to przyda w życiu. Streamuję w weekendy na Twitchu, więc wykorzystam tą wiedzę w praktyczny sposób. Chciałem zostać radiowcem. Myślę, że to bardzo ciekawe. Bardzo zainteresowała mnie manipulacja perspektywą, między innymi żabia i ptasia perspektywa, jak można audiencją manipulować. Witamy. Czy chciałby pan udzielić wywiadu? Tak. Nie chciałaby pani odpowiedzieć na szybkie pytania. Ale takie muszą być proste. Sama idea warsztatu była najbardziej ciekawa, pokazująca młodzieży sposób, jaki są wykorzystywane, w telewizji, no i trzeba w reklamach
które często prowadzą do właśnie jakiejś takiej drobnej manipulacji. Warsztaty otwierają nam oczy na temat tego, jak działają media, jak funkcjonują media. Zaangażowanie młodzieży jest spore, widać ich zainteresowanie, więc myślę, że dzisiejsze warsztaty na pewno pozwolą nam inaczej odbierać media, stać się krytycznymi wobec tego, co widzimy w prasie, w telewizji. Procent obraz, 23 dźwięk, 7 treści.